Szanowni panowie, nie Maciej Rapała, szanowni pan panowie, Łukasz, żyjcie się. Staszek Janecki, bardzo proszę. My postaramy się w miarę możliwości skrócić, bo mamy małe 40-minutowe opóźnienie. To mniej więcej jest tak relatywnie w skali takie opóźnienie, jak będzie mieć druga linia metra w Warszawie teraz. Ale... Więc ja i działamy na bardzo demokratycznych warunkach, bo mamy taką samą siłę głosu tym razem, jak wszyscy na sali, więc muszę prosić Państwa o wyrozumiałość. Ja miałem zaplanowany wstęp, może trochę dłuższy, ale w takim razie bardzo go skrócę, bo muszę tu polegać głównie na swoich kolegach, jako że dwa dni temu wróciłem z urlopu, na którym starałem się śledzić oczywiście, co się dzieje, ale śledziłem bardzo umiarkowanie. I mam tylko taką refleksję pourlopową, chociaż może niektórzy z Państwa czytali mój felieton Rzeczpospolitej na ten temat. Otóż ja jeżdżę nad polskie morze od dobrych paru lat i obserwuję z rosnącym przerażeniem narastającą degradację tego, co tam jest w tych polskich kurortach, gdzie często jest jakaś bardzo malownicza i piękna również architektonicznie historia niektórych tych kurortów, ale kompletnie zasłaniają ją już nowo wybudowane budy, wille, jakieś parki, rozrywki i tak dalej. I uświadomiłem sobie, że to już jest, w tym roku sobie uświadomiłem, że to już jest stracone kompletnie, nie do odrobienia. Kiedy podjechaliśmy z rodziną na rowerach do latarni Niechorze. To jest taka bardzo piękna latarnia morska, wyjątkowa o tyle, że nie jest to sama latarnia, tylko jest jeszcze bardzo okazały budynek, w którym kiedyś mieszkali latarnicy i latarnia wyrasta wprost z tego budynku. Takiego dwukondygnacyjnego z czerwonej cegły. Jest to bardzo piękna architektura. Latarnia XIX-wieczna i można było te latarnie do niedawna podziwiać w całej perspektywie wprost z drogi, która tam przebiega niedaleko, z całym tym budynkiem i wieżą, bo od strony plaży widać tylko wieżę. No teraz już nie będzie można podziwiać, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie latarni jest budowana i bardzo dumnie inwestor obwieszcza to takim banerem. Restauracja brazylijska, dom weselny, komis i biuro podróży w jednym. Więc jak już zostanie zbudowane... Biuro podróży zbankrutuje do tego czasu. Ale, znaczy, ale budynek zostanie i może jak zbankrutuje, to jeszcze będzie niższa i będzie taka piękna ruina. Także to jest moja powakacyjna refleksja. Brakuje domu pogrzebowego. Ale coś powstaje po drugiej stronie tej ścieżki do latarni, więc może tam dom pogrzebowy. Rzeczywiście tego nie wiem. Dobrze, więc przechodząc do tematów tygodnia, bo mamy chyba co najmniej trzy, to zacznę od tego, o czym najmniej wiem, bo właśnie nie śledziłem akurat tej sprawy na urlopie. Proszę panów o wyjaśnienie mi, jak to jest, że przyjeżdża patriarcha Cyryl do Polski i podpisuje bardzo religijny dokument na Zamku Królewskim, tak, dobrze mówię, w obecności wielu polityków, a nie na przykład gdzieś w jakiejś świątyni. O co tutaj chodzi? Stachu, jako specjalista od spraw teologicznych. Ponieważ my w przeciwieństwie do tych, którzy sami nałożyli sobie knebel, możemy mówić prawdę i nie zatruwać atmosfery pojednania, bo przecież każdy, kto mówi, o co tu naprawdę chodzi, to zatruwa atmosferę pojednania. Po pierwsze tak, Watykan ma prawo załatwiać swoje sprawy i Kościół Polski ma prawo załatwiać swoje sprawy dla katolików w Rosji. To są rzeczy istotne i oczywiste, ale my mamy prawo powiedzieć, że tak, że dla rosyjskiego społeczeństwa ta wizyta to jest jakby odwrócenie porządku papieskiego. To znaczy, że dominującą religią jest prawosławie, które jest nosicielem wartości. W Rosji się masę ludzi znajdzie od bardzo znanych po mniej znanych, którzy twierdzą, że zachodnia zgnilizna doprowadzi do tego, do czego zmierza, natomiast ratunek przyjdzie ze wschodu razem z systemem politycznym oczywiście, który pójdzie za prawosławiem, bo sojusz cerkwi i cesarstwa jest oczywisty. W związku z tym jakby odwrócono porządek. To papież chciał, Jan Paweł II chciał przyjechać na wschód i chciał jakoś tam zamanifestować tę jedność chrześcijan. Natomiast teraz przyjechał papież ze wschodu do nas i zastąpił tamtego papieża, co pokazuje, jak ważne jest to prawosławie. A przyjęcie iście cesarskie w Polsce głowy kościoła, w końcu nie najważniejszego, bo
przecież jeśli chodzi o ważność ściśle teologiczną i formalną, to ważniejszy jest patriarcha Konstantynopola niż patriarcha moskiewski i Wszechrusi. No ale bardzo sprytnie odwrócono ten porządek i w głowach Rosjan będzie, że teraz my nie będziemy już tą prowincją Europy, tylko stąd pójdzie, no już nie na bagnetach z Armią Czerwoną, ale może z Gazpromem, wyzwolenie dla zachodniej Europy. I oczywiście Kościół nie może tego mówić, ale nie może też nie wiedzieć, jakie konsekwencje są tego, w jaki sposób państwo polskie i Kościół polski reaguje na tę wizytę i w jaki sposób ułatwia zadanie Rosji na przyszłość, ponieważ jeśli dojdzie do czegoś takiego, to oczywiście w fatalnej sytuacji są grekokatolicy na Ukrainie, którzy zostaną, będą namawiani do czegoś takiego jak podporządkowanie się cerkwi rosyjskiej, cerkwi moskiewskiej dla dobra tej wspólnoty, która się wytworzy, i wszystkie mniejsze wspólnoty kościół w Grecji, w Serbii, w Bułgarii i wszędzie tam dla dobra tego, czyli będzie nowy rodzaj takiego, ja nazwę to antypapiestwa, które popłynie ze wschodu z misją cywilizacyjną. Wszelkie misje cywilizacyjne ze wschodu, jak wyglądają, to dobrze wiemy. Więc natomiast ja będę bardzo niepoprawny politycznie i tak właśnie to przedstawię i uznam, że władze polskie, polskie władze, które w tym uczestniczą i które nadają tej wizycie rangę wizyty papieskiej, popełniają kardynalny błąd. Ale jest chyba jeszcze jedna kwestia, to znaczy, jeżeli mówimy, że polski Kościół się nie rozliczył z agenturalną przeszłością, to co dopiero mówić o cerkwi jest rosyjskiej, taki, prawda? Jest taki, tu jest też dużo wątpliwości wokół tej sprawy. Jest dużo takich autentycznych historii, ale też żartów z tym związanych, jak przychodzi do swojego zakonnego przełożonego pop właśnie cerkwi rosyjskiej, czy cerkwi moskiewskiej, i zdejmuje szaty liturgiczne, pod którymi jest mundur majora, i mówi: zdradzałem przez ten cały czas, donosiłem, ale uwierzyłem w Boga. Na co ten jego przełożony zdejmuje również swoje szaty, ma mundur generalski i mówi: tak jest, synu, i wiesz, i donoś dalej. No więc jednak to sprzężenie tej cerkwi z państwem zawsze było, więc oczywiście ja uważam, że dokumenty międzynarodowe, bo to jest jednak akt polityczny pomiędzy Watykanem a cerkwią rosyjską i do jakiegoś stopnia akt polityczny między Watykanem a państwem rosyjskim, którego przedstawicielem jest cerkiew, więc do jakiegoś stopnia to jest tak naprawdę uznane, że mamy do czynienia z tego rodzaju partnerem, który ma taką kulturę również religijną. No, ta cerkiew zawsze była tak naprawdę, cerkiew moskiewska nigdy nie była oddzielona od tronu. Ona, jej esencją jest właściwie, przepraszam, może nie esencją, no bo jej esencją jest pewnie również dążenie do zbawienia. Natomiast jej politycznym, jednym z motorów takich, czy fundamentalnych cech, jest złączenie z polityką. Natomiast ja faktycznie się zastanawiam nad tym, że w tym tarciu się tych gigantycznych młynów wielkiej polityki, także watykańskiej, polskiej, rosyjskiej, gdzieś właśnie w środku są ci unici, o których mówił ksiądz Jakowicz-Zalewski, są gdzieś te pozostałe małe wyznania, które właściwie, no, dobrze, że troszczymy się o polskich księży na wschodzie, czy o Polaków na wschodzie, natomiast no, generalnie rzecz biorąc, są gdzieś te małe wyznania, które znowu gdzieś między tymi kołami historii zostają, przepraszam, nie wyznania, no odłamy chrześcijaństwa, które gdzieś między tymi kołami zostają zmielone ze swoją tradycją i ze swoim w gruncie rzeczy kilkusetletnim jakimś tam modelem funkcjonowania, który do tej pory, który zawsze był prześladowany i który jednak przetrwał. I to dość zabawne, że ja tracę szybko gardło, także nie da rady przeszukiwać. I myślę, że też ciekawe jest to, że nie po raz pierwszy takie te wielkie lemiesza
Tron to w świecie, w którym szczególnie podkreśla się formalnie potrzebę wielokulturowości. To i dobrze. Kończąc tą przedługą wypowiedź, że te wielkie lemiesze wielkiej polityki trą to, co małe, w świecie, w którym wszystkie strony podkreślają szczególne uwielbienie pod kątem formalnym, do właśnie pozostawienia, do tego, no nie wiem, nie da się. Byłem niedawno, zrobiłem sobie niedawno objazd po cerkwiach unickich w Beskidzie Niskim i z jednej strony Kościół katolicki stara się o to, żeby w ramach polskich seminariów duchownych kształcić księży w ten sposób, żeby mogli odprawiać msze w rycie unickim. Z jednej strony gdzieś no, widać wsparcie tych społeczności katolickich dla społeczności grekokatolickich, a z drugiej strony no, w ramach tej wielkiej polityki jednak to się odpuszcza i gdzieś się lemiesze to miażdżą. No i tego na pewno nie żal, aczkolwiek ja uważam, że to, że Kościół rozmawia z kagiebistą, no a z kim ma w tej cerkwi rozmawiać? No, inny, no. To jest dobrze zadane pytanie. Przejdźmy do następnej kwestii, bo to jest temat... Jestem dziennikarzem KAI i znam, nie chcę się tam reklamować. Byłem tłumaczem rozmów między Kościołem Polskim, komisją, która propagowała episkopat, a delegacją episkopatu, znaczy patriarchatu moskiewskiego. Znam, no nie chcę się chwalić, ale z bliska, jak to było. Cała inicjatywa wyszła ze strony rosyjskiej, ale był ambasador Bar, ówczesny ambasador, który po wizycie grupy mnichów z klasztoru świętego Nila na wyspie Stałowięsko, to jest tam koło Tweru, tam gdzie był jeden z obozów dla żołnierzy polskich, zaproponował, żeby oni wyjechali do Polski. I rzeczywiście w 2009 roku byli w Polsce na Jasnej Górze, wzięli kopię obrazu Matki Boskiej i zabrali do siebie, gdzie wybudowali kaplicę, w której ta ikona się znajduje, ale to nie jest jeszcze istotne. I strona rosyjska zaproponowała rozmowy na temat wspólnego dokumentu o pojednaniu. Te rozmowy zaczęły się w 2010 roku, mniej więcej po dwa razy w ciągu roku w Warszawie odbywały się spotkania. Po katastrofie? Przed katastrofą jeszcze się zaczęły, w lutym. Potem przyszła katastrofa i ona trochę jakby odsunęła te rozmowy, ale mimo wszystko one trwały. Rozmowy, zanosiło się na to, że rozmowy będą długie, ponieważ jednym z bardzo trudnych tematów były sprawy polityczne. Strona rosyjska, na przykład cerkiewna, cały czas podkreślam, w patriarchach moskiewskich, na przykład nie zgadzał się na interpretację wydarzeń 1939 roku jako agresja, to co jest dla nas oczywiste, to było wyzwolenie zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, czyli to, co propaganda komunistyczna przez całe lata utrzymywała. Oni do dzisiaj uważają, że to tak było. Ponieważ tych tematów było dużo więcej, więc zrezygnowano w ogóle ze spraw politycznych, poza odwołaniem się do, trudno mówić, dziedzictwa, ale do wspólnej przeszłości komunistycznej i skupiono się na sprawach, nazwijmy to moralno, jakby powiedzieć, etycznych, chodziło właśnie o pojednanie. Na ile to się udało osiągnąć, to każdy może teraz ocenić. Jak mówię, wydawało się, że rozmowy będą toczyć się długo, ale ostatecznie załatwiono to w ten sposób, że w tym roku miał przyjechać patriarcha. Tu chcę powiedzieć, że zgodnie z kanonami prawosławnymi każdy zwierzchnik nowo wybrany powinien odwiedzić wszystkie pozostałe kościoły prawosławne według określonego tak zwanego dyptyku, według miejsca na wykazach honorowych. Kościół prawosławny w Polsce jest na 10 albo na 11 miejscu. Patriarcha nie odwiedził jeszcze wcześniejszych. To, że przyjechał do Polski, to było właśnie, to można różnie patrzeć, to był gest z jego strony, że odwiedza Kościół, który stoi niżej hierarchii od innych.
nie zgadzam się z tym, co tutaj pan powiedział o tym, że tam ze wschodu ma wyjść. Oczywiście Rosja może sobie różne rzeczy mówić, ale jeśli chodzi o płaszczyznę kościelną, jest to według stanu na dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe. Są takie napięcia w świecie prawosławnym, zwłaszcza między Moskwą a Konstantynopolem, że mowy nie ma o tym, żeby oni zechcieli, znaczy chcieć to mogą, ale żeby mogli, żeby byli w stanie narzucić swój powiedzmy porządek, swoje widzenie świata, nawet w obrębie świata prawosławnego. To jest nie tylko skłócenie, to jest rozdźwięki z Konstantynopolem, ale również z Rumunią, z Kijowem, z Serbią, z Kijowem, no bo Konstantynopol nie ma wielkiego znaczenia tak naprawdę już. Z tego jest jeden moskiewski, który ma status kanoniczny, czyli jest, że tak powiem, legalny z kościelnego punktu widzenia. Dwa pozostałe, tak zwany kościół autokefaliczny i patriarchat kijowski, są niekanoniczne, nielegalne, jeśli tak można powiedzieć, ale istnieją, są duże, wpływowe i nawet w tej chwili obserwatorzy mówią, że zyskują więcej wiernych i większe wpływy niż ten kościół promoskiewski. Tak czy owak są to głębokie podziały, których patriarchat moskiewski choćby chciał, nie jest w stanie że tak powiem, zlikwidować. Bardzo, bardzo dziękuję za ten ciekawy apendiks, ale naprawdę musimy przyspieszyć. Jeszcze jedna rzecz dotycząca zamku. Dokument miał być podpisany w siedzibie episkopatu. Potem biskupi zaproponowali, żeby to było w katedrze. I przyjechała delegacja rosyjska na rozmowy tuż przed tym, notabene w dniu, kiedy Polska grała z Rosją na euro. Przejmujemy śledztwo, tak? Taki przypadek. I oni wychodzą w czasie obiadu. Niczego się nie uczymy, niczego. Proponują, żeby to był zamek królewski. Dlaczego? Dlatego, że będzie większa ranga i tak dalej. Arcybiskup Budzik, który akurat przewodniczył delegacji, wyraźnie zaskoczony, no ale ostatecznie stanęło na tym, że będzie na zamku. Jeden jeszcze z argumentów, to był ten, że w Rosji są w tej chwili silne nastroje antykomuniczne. Jeżeli wierni zobaczą, że patriarcha jest w katedrze katolickiej, mało tego, że tam coś podpisuje, to może być w ogóle bunt. Więc żeby lepiej albo na razie z jego punktu widzenia, to będzie na zamku. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, ich obszerność i dużo wątków, które tu pan poruszył tylko w pewnym zarysie. Każą się zwrócić do Juska, nie wiem czy mnie słyszy, z propozycją, żeby może któreś z przyszłych spotkań poświęcić tym sprawom właśnie funkcjonowania cerkwi moskiewskiej, jakoś to rozwinąć. Ja mogę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, na ile to obserwowałem właśnie z tego pewnego urlopowego oddalenia, że niezależnie od być może pewnych autentycznej woli jakiegoś porozumienia czy pojednania, no jednak jest tak, że w bardzo wyraźny sposób rządzący u nas i prawdopodobnie rządzący tam się podłączyli pod tę sprawę. I mam wrażenie, że podpisanie tego dokumentu właśnie na Zamku Królewskim jednak też temu bardzo wyraźnie sprzyjało. Oczywiście nie przeczę temu, jak pan opowiada i relacjonuje, że to zostało ustalone. Natomiast to pytanie, jaka naprawdę tutaj była intencja, inicjatywa i dlaczego ta inicjatywa przeniesienia uroczystości podpisania z katedry na zamek się pojawiła. Ale ponieważ już jest późno, więc musimy trochę przyspieszyć. Ja mam Łukasz jest kulturalny, ale ja to powiem, przejęli śledztwo smoleńskie po raz drugi. Dwie rzeczy jeszcze mamy do omówienia. No jedna, która się cały czas toczy, chociaż zaczęła się już jakiś czas temu, to jest oczywiście sprawa Amber Gold. I tutaj rzecz, o której będzie mowa między innymi w jutrzejszym wydaniu Faktu, częściowo mogę zdradzić, to jest kwestia, zresztą chyba w innych mediach też to się już pojawiło, to jest kwestia tego, że Komisja Nadzoru Finansowego złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie Amber Gold już bodajże w 2009 roku i to doniesienie trafiło do pani prokurator, która jakoś tak intensywnie prowadziła to śledztwo, że je umorzyła. Potem wpłynęło zażalenie do sądu na umorzenie tego śledztwa. Sąd wskazał różne uchybienia proceduralne, więc śledztwo trzeba było odwiesić, czy odnowić, odmorzyć, zostało odmorzone.
Toczyło się, toczyło, jakiś biegły dostał papiery do oceny, tak długo je oceniał, że w końcu to wszystko się rozmyło, a pani prokurator z prokuratury rejonowej, nie okręgowej, czyli tej najniższego szczebla, zdaje się, że jest teraz na zwolnieniu lekarskim, bardzo ciężko chora, więc nie może się tą sprawą zajmować, ani odpowiadać na żadne pytania. No i tak się jakoś właśnie dziwnie składa, że ktokolwiek się chciał zająć Amber Gold przez cały ten czas, no to nic z tego jakoś nie wychodziło. No się po prostu zbiegi, cała seria zbiegów okoliczności nieszczęśliwych następowała. No bo to, że prokuratura była opieszała, to my już wiemy, tylko ja się ciągle zastanawiam, bo często w takich sytuacjach dowiadujemy się, że prokuratura, sądy albo generalnie rzecz biorąc organa ścigania były bardzo opieszałe, tylko jakoś nigdy nie dowiadujemy się, kto je tak opieszał, że one były takie opieszałe, a to jest moim zdaniem dużo ciekawsze i to są pewnie takie, to jest pewnie już ten etap, do którego nie dotrzemy, pozostaniemy w sferze naszych przypuszczeń. W sprawie Amber Gold jest bardzo dużo innych ciekawych pytań. No ja jednak cały czas jestem ciekawy, jakie pieniądze reprezentował pan Plichta, czy te, które deklaruje, albo czyje jak to, nie no, może znalazł, albo wygrzebał w ogródku, takie rzeczy się zdarzały, albo jak były prezydent Warszawy zakręcił w Trójmieście 600 razy szczęśliwie pod rząd na jednorękim bandycie i już miał nawet na dużo więcej niż na mieszkanie, bo na parę sporych nieruchomości. Nie zapominaj, że odnawiał też stare laski. O ile taki drewniany. O ile stare laski można odnawić, ale... Natomiast pytań jest dużo więcej. Ja myślę, bo jeżeli chodzi o sferę prokuratury, to jest bardzo ciekawe, ale ciekawa też inna rzecz, jeżeli chodzi o media, którą... No, to jest jednak uderzające. Amber Gold wykupił ogłoszenia we wszystkich dużych polskich mediach i medium, które jedno z mediów nie podjęło ich reklam, to był Puls Biznesu. I jakoś dziwnie akurat Puls Biznesu opublikował to, a nie nikt inny. Ja też mam swoją prywatną historię z Amber Gold. Polega na tym, że jak tylko obserwuję tego rodzaju inicjatywy finansowe, jak tylko ta spółka się pojawiła, to zauważyłem reklamy z jakąś dziwaczną inwestycją, gdzie tam biliony obiecywano ze składowania złota, gdzie normalnie się płaci za składowanie złota. Znaczy to, że każdy mógł sobie wziąć trochę złota? Że oni teoretycznie składują złoto za te pieniądze, które im płacisz i to na zmianie kursowej zarabiasz, a im się nawet to składowanie w tym opłaca, ale ja wtedy wygooglowałem to Amber Gold, bo było trochę dziwne i na blogach zobaczyłem wszystko to naprawdę, co dzisiaj media napisały, że Plichta był karany, że jest jakaś dziwna kasa, że nie wiadomo skąd wziął pieniądze. Przypominam, że też jeszcze jedna rzecz, w Amber Gold pracowali ludzie bardzo doświadczeni, pracownicy dużych instytucji finansowych, takich jak, no zresztą największych banków, tak? Profesjonalni fachowcy. Żaden z tych fachowców nic nie zauważył przez ten cały czas. Więc pytanie, czy ci fachowcy byli tacy niefachowi, czy tak to skutecznie przed nimi ukrywano, czy ci fachowcy byli po prostu przyzwyczajeni do tego standardu i tak naprawdę do tego rodzaju funkcjonowania w innych instytucjach finansowych, które mają się doskonale. Dziękuję. Kto oglądał taki film, teraz tytuł wyleciał mi z głowy, on jest w angielskiej wersji do zobaczenia w internecie, o tym jak się rozpoczął kryzys, ta pierwsza jego fala w Stanach, to ten wie, że fachowcy pracujący w wielkich bankach nie tylko są przyzwyczajeni do tego typu sytuacji, ale wręcz mają je we krwi, bardzo dobrze je znoszą, rozumieją i tak dalej, więc tu nie ma żadnych wątpliwości. Teraz wczoraj lub dzisiaj pan poseł Halicki, tłumacząc jak doszło do tego, że stało się to, co się stało, powiedział tu, cytuję, nie zgadzam się z opinią, że zawiodło państwo. Zawiodły niektóre instytucje państwa. I proszę państwa, no, pan poseł Halicki ma rację, bo na przykład z dzisiejszej konferencji Jarosława Gowina wynika, że sądy nic nie mogły zrobić. Znaczy to, że Plichta dostawał kolejne wyroki w zawieszeniu, a te poprzednie wyroki się nie odwieszały, to okazuje się, że było całkowicie zgodne z prawem. Całkowicie.
A jeżeli był jakiś tam przypadek, w którym być może wyrok powinien być odwieszony, bo podobno był, no to właśnie bardzo uważnie teraz się odpowiednie władze te wewnętrzne sądownictwa przyglądają temu, powiedział pan minister, a jako, że sądy są niezawisłe, no to on tego komentował nie będzie. I jeszcze jest no, jedna ta odpryskowa sprawa, która nas oczywiście też bardzo interesuje. I tu też, proszę Państwa, nic absolutnie nie zawiodło. To znaczy Michał Tusk nie straci pracy na gdańskim lotnisku, jest bardzo dobrym fachowcem, nie jest to jego wina, że jest akurat synem premiera, nie może być za to ukarany i w związku z tym dyrektor portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy powiedział, że absolutnie Michała Tuska nie zwolni, jest bardzo zadowolony z jego pracy i Michał Tusk pozostanie na stanowisku. To w zaistniałej sytuacji myślę, że należałoby, no, jak wiemy wszyscy, Michał Tusk jest ofiarą mediów. Więc w zaistniałej sytuacji należałoby wnioskować jakieś odszkodowanie dla Michała Tuska za całą sytuację. Gdyby to wszystko wyglądało tak zabawnie, to bym się też pośmiał razem z kolegami i z Państwem, tylko to nie wygląda tak zabawnie. Mamy do czynienia z czymś, tu ja się nie wstydzę tego słowa zupełnie ani nie boję, układem pomorskim, który w ogóle przekracza jakiś mały chłopców pod tytułem Marcin Pichta i jego żona Katarzyna, bo to są detale zupełne. Po prostu trzeba było wyprać duże pieniądze i sobie znaleziono człowieka z taką przeszłością, żeby łatwo było w razie jakiejś wpadki zwalić na niego i powiedzieć, że no proszę, facet miał złą przeszłość, nie udało się. Tych pieniędzy, które ludzie stracili, było dziesięciokrotnie, a może dwudziestokrotnie więcej. I absolutnie to wszystko było bezpieczne, tylko wzięli sobie takiego faceta, który nie dbał o to, żeby wypłacać tym ludziom. Gdyby to było wypłacane w terminie, a te pieniądze były, bo tam przechodziły miliardy złotych, a nie jakieś 120 czy tam 100 milionów, ale facet nie dbał o to. W związku z tym się posypał pewien układ. Teraz zagadka, dlaczego pan Marcin Pichta jest na wolności? Otóż dlatego, że wszyscy ci, którzy ten układ założyli, sprawdzają, czy on jest dla nich niebezpieczny. Czy on jest na tyle głupi, za przeproszeniem, że wie tylko to, co wie na poziomie tego marnego interesu ze złotem, czy wie to, co jest więcej. Czy pora uruchomić seryjnego samobójcę? Otóż to, czy pora uruchomić seryjnego samobójcę, albo w ogóle inne środki zapobiegawcze. Proszę zwrócić uwagę, jak ta struktura funkcjonowała. Jest tam wszystko. Są donacje na kościół, na zoo, udział władz, no zwierząt. Na dzieło Andrzeja Wajdy, Olechu Wałęsi. Zdjęłbym ZOS z kościołem Wajdą. Empatia wobec zwierzątek, autorytet moralny wszechczasów Lech Wałęsa i ten, kto robi o nim film, Andrzej Wajda i tak dalej. I w tle politycy samorządowi Paweł Adamowicz, który władze miasta udostępniły tej spółce nowy terminal na długo przed euro 2012 jako jedynej spółce. Stworzyły dla tej spółki warunki OLT-owe. Linię bezpłatną uruchomiły na lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy na tym korzystali. Ci ludzie byli oczywiście od osłony. I także Michał T. był od osłony tego interesu. Dlatego, że ten pan nie zarabiał 5900 zł, tylko zapewniam Państwa, że wielokrotnie więcej, tylko nie na rachunkach. I to jest oczywiste. I po to ten pan był tam wynajęty. I ten cały układ to jest tak, to jest pan M. Jest taka nazwa miesiąca. Pan M, który wykupił tam tysiące hektarów nieruchomości, także wobec budowanych autostrad, dróg i tak dalej. Pan O, który tam ze wszystkimi skumplowany jest. Już jeden pan Nikoś tylko był zabity i pokrzyżował tam niektóre plany, ale bez niego te interesy idą świetnie. I nic w Trójmieście od lat. Ponieważ tam wszyscy są zasiedziali, ci prezydenci, władza lokalna i wywodzi się tam obecna władza, nic się tam nie działo poza tym układem. Ten układ w pewnym momencie postanowił wyjść na wyższy poziom po prostu, żeby zalegalizować część tych pieniędzy, bo nie jest łatwo mieć pieniądze, trzeba móc się nimi posługiwać. Postanowili zacząć się tymi pieniędzmi posługiwać. Tylko przez niedopatrzenie ten jeden drobny facet zawiódł w tym całym ogniwie i stąd się wziął cały problem. Ale założę się o każde pieniądze, że za tej władzy
nic takiego Państwo nie usłyszą, ponieważ wszystko zostanie zakopane na poziomie policji, prokuratury, sądów, polityki. Nic z tego nie wyjdzie, ponieważ wszyscy są w to umoczeni. Gdyby taka sprawa zdarzyła się w każdym innym kraju, w Niemczech, Holandii, we Francji, wysadziłaby ten rząd w powietrze, ponieważ nie będę używał górnolotnych słów. To jest przykład funkcjonowania w Polsce mafii. Mafii po prostu. I to jest sprawa mafijna, a nie żadne małe oszustwo na złoto i lokatę. Oczywiście Staszek ma absolutną rację. I teraz proszę zobaczyć, bo ja obserwuję już po powrocie od tych dwóch dni, jak ta sprawa jest pokazywana i jakie są na nią reakcje. Więc to wygląda tak, że oczywiście gdzieś tam w tle, ale bardzo, bardzo po cichu i tylko wśród tych odważniejszych dziennikarzy i odważniejszych mediów pojawiają się pierwsze sygnały, że należy szukać powiązań dużo dalej. No myślę, że dla każdego myślącego człowieka jest zupełnie oczywiste, że tego typu interes bez jakiejś osłony z samej góry lub przynajmniej z niewiele niższego poziomu nie mógłby funkcjonować na tę skalę. Nie ma po prostu na to szans. Jak zobaczą Państwo, pomyślą Państwo, ile koncesji i zezwoleń było potrzebnych na to, żeby te interesy prowadzić, no to przecież to się staje absolutnie oczywiste. Tymczasem to będzie wszystko pokazywane na takiej zasadzie, żeby przekonać, no muszę użyć tego słowa, lemingi, że to po prostu na taki błąd systemu, prawda, no tam ktoś zawinił, no jakaś prokurator nie podjęła, bo nie wiem, bo była leniwa, zła prokurator, prawda, nie podjęła sprawy, no komisja się starała, ale co tam KNF może, no i że właściwie to jest taki, no taki lapsus się wydarzy. Tylko, tak? Że to nie jest błąd systemu, to jest istota systemu. Dokładnie tak, ale sprawa będzie w ten sposób przedstawiana. Jeżeli będziemy próbowali mówić, czy ktoś będzie próbował mówić, że przecież należy szukać jakiegoś źródła i powiązania dużo głębiej i dużo wyżej, no to odpowiedź będzie taka ze strony tych właśnie, którzy widzą tylko te najbardziej wierzchnią warstwę, że no przecież to się może zdarzyć, no przecież teraz, no ale przecież KNF się zajęła, no po czasie, no ale w ogóle to każdy odpowiada sam za to, gdzie lokuje swoje pieniądze. Ja się z tym zresztą zgadzam, natomiast proszę zobaczyć, że, znaczy ja zakładam, że reakcja może być też taka, reakcja, mówię teraz o reakcji władzy, że wykorzysta tę sprawę do tego, żeby przykręcić na po raz kolejny śrubę. To znaczy będzie uzasadnienie, że no przecież trzeba więcej bezpieczeństwa. Oczywiście. I nastąpi uderzenie w skoki. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który był przy opracowaniu projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach przez Kancelarię Prezydenta. No przecież straszne rzeczy się dzieją w czasie zgromadzeń, no ludzie muszą być bezpieczni, prawda? No to zrobimy taką ustawę, żeby byli bezpieczni, żeby za dużo tych zgromadzeń w jednym miejscu nie mogło być. I to prawdopodobnie będzie to samo. No, trzeba zrobić tak, żeby ludzie nie mogli swoich pieniędzy stracić, prawda? Musimy im po prostu ograniczyć to prawo do lokowania w instytucjach parabankowych, trzeba się im przyjrzeć i tak dalej. No pretekst jest znakomity, dwie pieczenie na jednym ogniu, a może nawet więcej tych pieczeni, to jeszcze do końca nie wiadomo. Więc tak będzie, bo przypuszczam, że w momencie, jeżeli zaczną zbyt ostentacyjnie wyłazić te powiązania idące głębiej i wyżej, no to sprawa w ogóle się nagle okaże dla części mediów kompletnie już nieciekawa, zgrana i ludzie będą, no, a ludzie mają tego dosyć już, dobra, nie piszmy o tym, to prokuratura się tym zajmie i sąd się tym zajmie. A teraz zawsze może zadziałać ten seryjny samobójca. No, to już nie chciałem tego dodawać, żeby nie prowokować tego seryjnego samobójcy. I teraz ostatni temat, myślę, że jednak trzeba o tym trochę powiedzieć. To jest no, kolejny sukces na budowie warszawskiego metra, jednak duży. No bo tak, ja przypominam, że w niedawnym raporcie, który współsporządziła firma TomTom, taki holenderski producent nawigacji samochodowych, Warszawa zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem korków. I ja myślę, że no, po tym, co się stało, mamy szansę długo to pierwsze miejsce utrzymać. Na świecie, przeskoczyliśmy Manilę. Będziemy się wspinać w tej klasyfikacji. Hanna Gronkiewicz-Walc odniesie kolejny sukces w ten sposób. Dzisiejsze informacje mówią już o tym, to są wypowiedzi pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, jeżeli dobrze pamiętam nazwę tej instytucji, że no, sytuacja jest tak skomplikowana, że naprawianie tego, przywrócenie do funkcjonowania tunelu Wisłostrady może potrwać nawet rok i kosztować nawet do miliarda złotych. Ja bardzo jestem ciekaw, skąd budżet Warszawy weźmie ten miliard złotych.
No w każdym razie tak to może wyglądać. Poczekajmy do września, ponieważ wszystko jest dookoła, jak Państwo widzą, to zamykane, więc Warszawa zostanie kompletnie sparaliżowana, ale przecież o to pani prezydent chodzi, bo w końcu od dawna mówi, że trzeba ograniczyć wjazd samochodów do centrum, więc wjazd się sam ograniczy, a poza tym mamy od niedawna, nie wiem czy Państwo wiedzą, znakomity automatyczny system rowerów miejskich, tam Vetulilo, czy jak on tam się nazywa, więc na tych rowerkach wszyscy sobie będą mogli pobykać, póki ten tunel będzie zamknięty, a może zresztą potem wyborcza napisze, że świetnie jest właśnie bez tego tunelu, bo mniej tych samochodów centrum, więc w ogóle go nie otwierać, niech on tam sobie zostanie i tak będzie właśnie najlepiej. Także no, jest to wielkie osiągnięcie inżynieryjne. Ja tylko się zastanawiam, czy będzie jakikolwiek, a to jest oczywiście pytanie retoryczne, czy będzie jakikolwiek dochodzenie, badanie, w jaki sposób mogło dojść do tego, że wszyscy ci wybitni profesjonaliści, którzy się zajmowali analizą geologiczną trasy przebiegu tej drugiej linii metra oraz pracują w tym konsorcjum, które buduje drugą linię metra, no jakoś się nie zorientowali, że jak się tam wiercą w to miejsce tam blisko już właśnie brzegu Wisły, to ta kurzawka spowoduje, że wszystko zostanie zalane. No to znaczy, to jest jak rozmawiałem z Rafałem Ziemkiewiczem przed spotkaniem z Państwem przez telefon i Rafał powiedział, że no to jest takie budowlane, inżynieryjne rozpoznanie bojem, prawda? Wiercimy do przodu i zobaczymy, co tam nam wyjdzie. No może dobrze, że na złoża metanu albo ropy naftowej się nie natknęli, bo mogliśmy mieć pożar części Warszawy. No. Albo z diamenty, a w takim razie zagadka, bo to można tak sobie dworować, jak ty dworujesz, Łukaszu, ale no bo oczywiście to jest podejście, tak jakbym powiedział, właśnie zachodnie albo katolickie, że ty się opierasz na empirii. A z drugiej strony można oprzeć się też na autorytecie. Pozwolę sobie zacytować zagadkę. W Warszawie nie ma, Warszawa jest miastem bez korków. Kto to powiedział? No, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak jest. To prawda kilka lat temu, ale więc to jest kwestia. To jest moim zdaniem trochę kwestia podejścia, czy właśnie podejdziemy w sposób taki empiryczny, że ja widzę tam tą wodę, to ta woda się leje. Wcale nie jestem pewien, czy ty i czy reszta państwa nie ulegacie jakiejś masowej histerii, że to widzicie pisowskie. Przepraszam, bo zobacz, spójrzmy za okno. Widzą tam państwo jakieś korki? No nie ma, prawda? No, proszę bardzo. Na Marszałkowskiej nie ma korki. Jest tu bardziej. Ja mam przy koncercie tego, co się stało i nie wierzę w żadne tam rozpoznanie bojem, tylko zrobiono to specjalnie. Dlaczego? Po pierwsze, i tak będzie obsuwa w oddaniu tej drugiej linii metra, więc jest wytłumaczenie, dlaczego ta obsuwa będzie. Po drugie, ten wysoki budżet i tak jest za mały, wszyscy kumple się nie nakarmią. W związku z czym będzie trzeba usuwać te straty i nowe pomysły, będzie można o jakiś miliard podrożyć budżet tej budowy drugiej linii metra, w związku z utuczy się z 20 firm, albo z 5 porządnie. I to jest bardzo twórcze rozwiązanie, wypróbowane już na autostradach i ponieważ się szybko zorientowali, że po cholerę taki mały budżet jak może być większy, więc teraz będzie większy bez przypadek losowy, osunęło się woda, wlazła, usuwanie tej wody. Jeszcze może być tak, że ta woda będzie wciąż napływać, czyli to będzie robota na jakieś 20 lat, żeby jeszcze różni zarobili przy osuszaniu. Bohaterska walka z żywiołem. Tak, oczywiście. Druga moja hipoteza jest taka banalniejsza i ona polega na tym, że ta władza chce udowodnić, że ten tunel, co to zbudowano wzdłuż Wisły, to był niepotrzebny od początku. I dobrze, że się zepsuł. Po prostu. Jak niepotrzebny, to się zepsuł i teraz będzie i teraz będzie wszystko w porządku. Więc to jest bardzo wszystko racjonalne, to co się dzieje i my się tu niepotrzebnie denerwujemy, a poza tym, no, jakie jest lepsze przygotowanie nas wszystkich, którzy poruszają się po tym mieście, do tego, co się będzie działo na przykład od 3 września? No tylko w ten sposób. Już powiemy, że no chyba nie może być gorzej, a potem będzie gorzej. I ta granica nam się przesunie i do Bożego Narodzenia już będzie tak, że wszyscy zrezygnujemy z jeżdżenia, ponieważ szybciej będzie chodzić, tak, już ten rower nawet będzie za szybki. Zresztą na wielu ścieżkach są podobne ograniczenia do 10 na godzinę, żeby tam nie wykończyli tych wszystkich, którzy mogą przejść to 10 na godzinę, tak z pełną huraganą. Zasuwają te rowery, żeby nie wprowadzały niebezpieczeństwa. Jeden facet niedawno dostał mandat za jazdę rowerem powyżej z fotoradarem. Po trzecie to jest przygotowanie do tego, że Warszawa przechodzi na ruch pieszy.
Ale ja mam rozwiązanie tych problemów, które jest zresztą szeroko stosowane. Na przykład jakiś czas temu na autostradzie A2 zginął człowiek, bo zderzył się z łosiem. No jak to na autostradzie? No i jak się okazuje, winny jest nie łoś, nie budowniczowi autostrady, tylko jest ten człowiek, ponieważ nie dostosował prędkości, a przezornie ustawiono znak uwaga łosie, czy tam uwaga przechodzące zwierzęta. Nisko przelatujące. Nisko przelatujące łosie. I ja niedawno we wspomnianą autostradę włączałem się gdzieś gdzieś w okolicach miejscowości Poddębice, jadąc z Wrocławia do Warszawy. I, łódzkie. Tak, Łódzkie, no Sieradz, Poddębice, ta droga. I tam jest kilka objazdów. Jeden z objazdów to jest taki właśnie typowy. Teraz te objazdy jednak mają taką nową jakość, bo jest ich bardzo dużo i po pierwsze czasami się gubią. Jest tylko, że jest objazd, a potem nie wiadomo, gdzie jest objazd. Albo zaczynają się dziury, jakieś spadki, ale o wszystkim informują, że uwaga, tam wyboje na drodze. Po chwili uwaga, nie ma pobocza. Uwaga, nie ma czegoś tam kolejnego. I no, człowiek poinformowany na własną odpowiedzialność jedzie. No, więc wystarczy po prostu przed tunelem ustawić znak uwaga, woda. Nawiązując do tego, na koniec chcę Państwu powiedzieć, że Twitter oczywiście jak zwykle reaguje szybko i takie dwie rzeczy, które dzisiaj widziałem, to pierwsza to jeden z kolegów napisał, że mamy w ten sposób pierwszy w Europie, a może nawet na świecie podwodny tunel w mieście, to jest rzecz, której jeszcze nigdzie nie było. I druga, że tutaj nawiązuję do tego, co mówił wcześniej Staszek, że ten tunel Wisłostrady, tunel, który jak Państwo wiedzą od czasów prezydenta Piskorskiego bywa nazywany tunelem Przekręt, służy cały czas temu samemu. No wtedy służył temu, żeby zbić kasę na budowie, teraz też służy temu, żeby zbić kasę na tym, żeby go przywrócić do stanu używalności. Więc to jest taki sprzęt, trochę taki perpetuum mobile finansowe i on jeszcze tak może służyć przez dziesiątki lat, prawda? Czyli się sprawdza. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję moim kolegom. Kończymy z opóźnieniem, ale usprawiedliwionym i z mikrofonem działającym. Dziękuję bardzo.